Drodzy Państwo, czy przypominacie Państwo sobie swoje takie zapoznanie, taką miłość, kiedy Państwo wpadliście sobie nawzajem w oko? W szkole. W szkole, w szkole kończyli. Nie, kończyliśmy razem technikum rolnicze w Namysłowie. Okej, okay, dobrze. Tak, no i tam żeśmy się zapoznali oczywiście. No i później to wszystko się tak fajnie ciągnęło. Jak pan wybrał małżonkę? Przecież w szkole to zawsze jest, zwłaszcza w średniej, to jest pełno młodych dziewcząt i pan do dzisiaj taki przystojny, to pewnie miał pan powodzenie. Miałem, ale z mojej klasy dziewczyny jakoś nie wpadły w oko. Ona była o 2 lata w młodszej klasie. Zawsze młodsze jest młodsze, nie? No tak, tak. Rozumiem. Dobrze. Jak Państwo w Raciborzu się odnaleźliście? Co robiliście Państwo w Raciborzu? No w Raciborzu przeprowadziliśmy się trochę dużo. W 1981 roku wybudowaliśmy dom, nie? Przeprowadzek było dużo dosyć. Pracowałem w rolnictwie, w spółdzielniach produkcyjnych, w kółkach rolniczych, nie? No tam mieliśmy służbowe mieszkania, a wpadł pomysł, żeby się budować. No i wpadł Racibórz. Okej, okay, dobrze. Rodzinnie? Dzieci, wnuki? Wszystko tu w Raciborzu, okay. Tak, i tak. Ilościowe, można. Trzy córy mamy, bardzo, bardzo ładne i bardzo... Zajęte oczywiście. Bardzo rozumiem, dobre, ładne, wiadomo, że zajęte. Bardzo dobre jako córki, sprawdzają się, no, także 5 wnucząt mamy i 2 prawnucząt. Państwo jeszcze tak młodzi. Babcia szybko zaczynała. Aha, babcia nie. Rozumiem, ale to razem z dziadkiem chyba. To jeszcze powiedzcie Państwo taką receptę na długowieczny związek. Co byście poradzili Państwo młodym osobom? One teraz nie chcą w ogóle brać ślubów i się wiązać, a Państwo 50 lat, więc jesteście wzorem. Co by Pan poradził? Wybrać kogoś młodszego. To... Miłość, miłość i posłuszeństwo jedno drugiego, żeby szanowało i... Partię można taką założyć, miłość, posłuszeństwo, MIP. Tak, tak. A ja bym też powiedziała, 80% musi być miłość i ona musi trwać. I mniej kłótni. Rozumiem, no jak jest miłość 80%, ale 20%. Ale czasem kłótnia jest potrzebna. Dla takiego oczyszczenia kurza. Ale najlepsze jest później w sypialnie. Godzenie się w sypialni. Pan za dużo, no to nagrywamy. Jeszcze tylko zgodności jak można z imion i nazwiska? Grażyna i Feliks Jaroszewiczowi. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy. Dobra.